Piotr, jak zajrzałem właśnie na Twoją stronę, to tam na samym początku jest napisane, że przejechałeś 8 milionów kilometrów ciężarówką przez Amerykę, bo pracowałeś jako kierowca ciężarówki. Ale najważniejsze jest to, że na swojej drodze spotkałeś Boga. Tak, właśnie napisałeś. Jak, jak do tego doszło? Jaka historia za tym stoi? No, właśnie, historia, historia się zaczęła dużo wcześniej, to znaczy w zasadzie do samego początku, do moich lat, z przedszkola wręcz. Ja zawsze odczuwałem jakąś miłość do motoryzacji. W moich żyłach płynie benzyna. I Mimo, że się wychowałem w domu bez samochodów, no, w tamtych czasach nie każdego było stać na samochód, i, a mój tata nie miał w ogóle jakichś takich y, ciągów motoryzacyjnych. W sumie, jakby tam bardzo chciał, to jakiegoś starego Trabanta pewnie wykupił, ale, ale po prostu korzystało się z komunikacji miejskiej, do babci się jeździło pociągiem na wiezi. A, a ja marzyłem od dziecka, żeby być. Y, Kierowcą i pasjonowałem się motoryzacją. Czytałem wszystko na temat motoryzacji, i wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ta miłość do motoryzacji się przerodzi w, w jakąś inną działalność. I, I po maturze zacząłem studiować, ale tam wiele czasu na studiach nie spędziłem zacząłem jeździć samochodem zacząłem pracować jako kierowca. Parę lat później wyjechałem do Stanów Zjednoczonych i w Stanach też znajomość języka słaba, żyć czegoś trzeba, no najprościej wsiąść za kierownicę i, i, i jeździć samochodem. I to życie amerykańskie, nas tak troszkę zachłysnęliśmy się tym, no bo wiadomo poziom życia był dużo wyższy niż, niż w Polsce w tamtych latach. Ta moja miłość do motoryzacji, więc mogłem sobie kupić nowego Forda Mustanga, na przykład silnik V8, jeszcze jakiś kompresor tam dołożyłem. No, no miałem 20 parę lat i, i, i takie rzeczy były bardzo dla mnie istotne. I do szczęścia nam niczego nie brakowało, oprócz tego, że dzieci nie mieliśmy. Byliśmy już 10 lat po ślubie i, i nie mieliśmy dzieci. i... Moja żona była w ciąży parę, parokrotnie wcześniej, ale nigdy nie udało się do, donosić ciąży. I mniej więcej po 10 latach to był rok 1989. Moja żona zaszła w ciążę i, i, i wszystko zaczynało wyglądać dobrze. Była w tej ciąży dłużej niż kiedykolwiek wcześniej, ale, ale niestety w 22. tygodniu ciąży odeszły wody płodowe, została zabrana do szpitala i dwa tygodnie później urodziło się nam dziecko. To jest 16 tygodni za wcześnie. Nasza córka ważyła 600 gramów, także no, mieściła się na dłoni. Była naprawdę naprawdę malutka. I w tamtych czasach y, takich dzieci praktycznie nie ratowano. Ona, ona praktycznie, z ludzkiego punktu widzenia, miała bardzo małe szanse na przeżycie, a gdyby przeżyła, to groziła jej ślepota, utrata słuchu no, różne, różne rzeczy. I to był taki kamień na tej drodze mojego bezmyślnego życia, o który się potknąłem i, i wtedy, jak to mówi polskie przysłowie, trwoga to do Boga I, i zacząłem się naprawdę modlić. Wtedy chyba pierwszy raz w życiu się modliłem, że mnie nic nie rozpraszało, że zacząłem też się układać z Matką Bożą, przekupywać Matkę Bożą. Wtedy się zacząłem pościć w piątki, że będę pościł w piątki, żeby tylko mi uratowała moją córkę i, i, i tak to się zaczęło. Na dodatek otrzymałem jakąś łaskę, bo inaczej trudno to nazwać, głodu pisma świętego. Yy, ta moja jakieś zainteresowanie, zaciekawienie naszą wiarą. A ponieważ byłem kierowcą. Yy, to słuchałem audycji chrześcijańskich w radiu, ale to były protestanckie stacje radiowe, bo nie było jeszcze katolickiego radia w Ameryce, poza może dwoma, trzema miastami w Stanach nie było y, katolickich stacji, natomiast stacje protestanckie od dawna są bardzo dobrze rozbudowaną sieć stacji radiowych w Stanach. Zacząłem słuchać bardzo dużo, naprawdę najlepszych kaznodziei protestanckich, który muszę przyznać, bardzo dużo mnie nauczyli, ale razem z tym dobrem, co mnie nauczyli, nauczyli mnie też bardzo dużo przekłamań, bardzo dużo y, uprzedzeń wobec Kościoła katolickiego i zacząłem w pewnym momencie negować niemalże każdy dogmat, zwłaszcza dogmaty maryjne kościoła katolickiego, ale też takie nawet Proste pytania, teraz dla mnie proste, ale wtedy nie były proste. No, dlaczego my, katolicy, mówimy do księdza Ojcze, jak jest napisane, nie będziesz nazywał nikogo ojcem, tylko, tylko Boga Ojca w niebie? Ja nie znałem odpowiedzi na takie pytania. Nie wiedziałem dlaczego. I... W takiej zasadzie trzeba by się spytać, dlaczego mówisz do swojego taty, ojcze? Czy, Dokładnie. Czy tato. No. Zresztą tam zaraz w drugim jest, dlaczego nazywacie, yy, mówicie nauczycielu nie, w tłumaczeniu, rabi, prawda, przecież nauczycieli w szkole też nazywamy nauczycielami, no ale, ale na to odpowiedź znalazłem dopiero później i ponieważ mnie to uwierało jak, jak, jak piasek w bucie, to zacząłem szukać odpowiedzi, zacząłem szukać, dlaczego Kościół katolicki takich głupich rzeczy naucza. I im więcej czytałem na ten temat, im więcej sprawdzałem, tym bardziej się przekonywałem, że to jednak Kościół katolicki ma rację, że to są odpowiedzi na te zarzuty, że, że jest logika w nauce Kościoła, że te dogmaty maryjne. Tak naprawdę są chrystocentryczne, że za, y, odrzucenie jakiegokolwiek maryjnego dogmatu to jest odrzucenie bóstwa pana Jezusa, bo to się wszystko do Jezusa sprowadza. Więc, więc y, dzięki temu, że zaczęłem tego szukać. Odkrywać te prawdy. Nie dość, że zostałem się mocniejszym katolikiem, takim katolikiem nie dlatego, że mama i tata mnie posyłali do kościoła, tylko wiedziałem, dlaczego Kościół katolicki uczy tego, czego nas uczy. Byłem przekonany, że, że nauka Kościoła jest prawdziwa. I tak się tym zafascynowałem, że zacząłem pisać teksty na ten temat, zacząłem pisać felietony. A to były no, w zasadzie początki internetu, takie, no, nie było Facebooka jeszcze wtedy, nie było Instagrama, to żeby coś napisać w internecie, to raz, że trzeba było znać jakieś tam podstawy języka HTML powiedzmy I, no i potem jak już takiego bloga zacząłem prowadzić, to teraz była kwestia, jak zachęcić kogoś, żeby to przeczytał, bo zawiadomiłem wszystkich znajomych, było już 30 osób na mojej stronie, byłem bardzo dumny z tego powodu, no ale co dalej? Więc a ponieważ jeździłem ciężarówką, to wymyśliłem sobie, że będę transmitował jazdę ciężarówką, no bo w, w ludzi będzie interesowało, jak to życie w Ameryce wygląda. Na samych początkach Ilość transferu możliwego w czasie jazdy była liczona no, nie w gigabajtach i nawet nie w megabajtach. Ty, ja mogłem po prostu co kilkanaście sekund nowe zdjęcie wysyłać, i to mi zjadało cały miesięczny transfer. To jeszcze nie były ruchome obrazy, tylko pojedyncze zdjęcia. Potem się to troszkę poprawiło. Już mógł być ruchomy obraz, choć on był ciągle w wielkości znaczka pocztowego i, i bez możliwości komunikacji głosem. Potem się to rozwinęło tak, że. Że już miałem program komputerowy taki, że komputer mi czytał, jak ktoś pisał coś do mnie, to komputer mi to czytał na głos i mogłem rozmawiać z ludźmi, zachęcając wszystkich oczywiście do tych tekstów religijnych. Ale my mieliśmy nie tylko religijne dyskusje. Nawet bym powiedział, że głównie to były dyskusje o życiu, o pracy w Ameryce, bo tak jak ja to widzę. To moje powołanie, bo ja czuję, że to jest właśnie format, do czego mnie Bóg wezwał, żeby trafić do osób, którym niekoniecznie jest po drodze do kościoła. Bo jak kapłan może być najlepszym kaznodzieją, ale jak on będzie w kościele głosił kazanie, to on będzie głosił do tych, którzy tam przyjdą. A, a ja docierałem do ludzi, którzy niekoniecznie do kościoła chodzili. Oczywiście też wielu moich przyjaciół to są osoby głęboko wierzące i, i chodzące do kościoła, ale, ale też wiem, że, że odwiedzają mnie osoby, które nie po drodze jest do kościoła, a, a też czasami mają pytania, też czasami chcą znaleźć odpowiedzi, też są osobami szukającymi. No też warto jest, warto jest Dać szansę każdej osobie. To znaczy, nawet jak ktoś przyjdzie i zacznie od obrażania wiary katolickiej. Jest bardzo łatwo taką osobę zablokować, wyrzucić, zbojkotować, a wydaje mi się, że trzeba każdej takiej osobie dać szansę, zapytać, dlaczego tak sądzi, jakie. Bo. Nie zawsze to działa, ale czasami, jak się właśnie podejdzie do takiej osoby z życzliwością, z miłością, to, to potem się okazuje, że ta agresja wobec kościoła była bardzo powierzchowna i ona wynikała z czegoś, że on jakiś ból w sercu miał, że on szuka tej prawdy i, albo inaczej mówiąc, że Bóg go wzywa i, i, i trzeba, trzeba mu pomóc odnaleźć tego pana Boga. A czy to spotkanie z panem Bogiem? Ono było związane z jakimiś przeżyci przeżyciami takimi wewnętrznymi, czy po prostu wydarzało się tak trochę nie wiadomo jak, to jest nawet w, tak w Ewangelii powiedziane, prawda, że się wsiewa ziarno i czy człowiek śpi, czy czuwa, to ono rośnie i sam nie wie kiedy, prawda, bo, bo różnie do tego nawrócenia, czy otwarcia się na Pana Boga dochodzi, to jak było właśnie w Twoim w twoim ja, przypadku? Ja, nie, ja jestem tak daleki od mistycyzmu, że mnie się nawet aniołek nigdy nie przyśnił żaden. To w Ameryce się na to mówi midden potato katolik, taki chodzący twardo po, po ziemi, także na pewno nie ma to nic wspólnego z mistycyzmem. Sam, sam ten proces był niezauważalny, to znaczy gdyby mi wcześniej ktoś powiedział, że ja będę na przykład no, pisał teksty religijne, czy prowadził dyskusję Kilkanaście lat temu miałem dość długą dyskusję z, z pastorem polskim, jednego z kościołów protestanckich właśnie na tematy teologiczne, na tematy wiary. Ja bym się obśmiał, jakby ktoś mówił, że ja będę dyskusję z pastorami prowadził dogmatyczne, ale więc to, to wszystko w pewien sposób się odbyło w jakiś sposób niezauważalny, aczkolwiek. No były takie wydarzenia w życiu, które na pewno miały na to wpływ. Wtedy jak moja córka była w szpitalu, byliśmy w Kalifornii z dwoma innymi kierowcami z naszej firmy i no to, to były czasy, gdzie nie było jeszcze telefonów komórkowych, więc poszedłem do budki, zadzwoniłem do domu i żona mówi, że córka pogorszył się stan zdrowia, że, że jest w ciężkim stanie i ja wracam z tego telefonu, łzy mi kapią z oczu, i jeden z kierowców zauważył to i pyta, co się stało. Ja mówię, że mam chorą córkę, jest w szpitalu, jest praktycznie umierająca. Złapał mnie i złapał tego trzeciego kierowcę, bo mówi, że tam, gdzie dwóch albo trzech się modli, to Jezus jest wśród obecny. I zaczęliśmy się modlić. Na środku parkingu, w trakstopie, wśród kierowców, e, prowadził modlitwę w intencji mojej córki. To był taki kierowca, który na ciężarówce miał y, wymalowany krzyż, y, miał napisy: Troking for Jesus, Jesus is my copilot. Mnie to wtedy irytowało. Ja myślałem, na no, wiarę trzeba mieć w sercu, a nie, a nie na zewnątrz. Mówię to teraz ja, który chodzi od iluś lat zawsze z, z dużym krzyżem na zewnątrz, ale, ale wtedy uważałem, że, że z tą wiarą nie należy się tak afiszować. I Potem się dowiedziałem, że to był w ogóle baptysta, który zawiadomił swój kościół, i cała jego wspólnota się modliła w intencji mojej córki. I wtedy zobaczyłem też taką żywą wiarę w praktyce, osoby, która się nie wstydzi tego, że jest chrześcijaninem. Osoby, która jak szliśmy do McDonald'sa, on nie zaczął jeść, dopóki nie odmówił modlitwy, zanim tą bułkę wziął. I to dla mnie, katolika, było szokujące, Ja sobie jakoś nie wyobrażam, żeby u nas w McDonaldzie ludzie zaczynali posiłek od modlitwy, czy choćby od zwykłego przeżegnania się. My, my, nie, my nie jesteśmy najlepsi w takich no tak, rzeczach. Mamy, Trochę się mamy, zmienia, ale mamy dużo Mamy dużo problem żeby się czasami nauczyć. przeżegnać się przechodząc koło kościoła na przykład, także. Także to było jedno takie wyraże, wydarzenie, które y, trochę pozwoliło mi inaczej, inaczej spojrzeć właśnie na, na, na protestantów, w sensie takim zobaczyć, że to też są prawdziwi chrześcijanie, że ich wie, że oni może nie mają y, pełni prawdy w swoim nauczaniu, natomiast w swoim sercu mają prawdziwą miłość do Boga. I mówiąc o tym, że słuchałem tych audycji radiowych protestanckich, one bardzo często. Ich teologia, przynajmniej w niektórych kościołach protestanckich, jest taka, że jeżeli raz przyjmie się Boga jako pana Jezusa, jako swojego pana i zbawiciela, to mamy gwarancję zbawienia. Jest to błędna nauka, ale konsekwencją tej nauki jest to, że oni często na koniec nabożeństwa czy takiej audycji radiowej proszą osoby, żeby przyjęły tego pana Jezusa za swojego pana. Ja jadąc ciężarówką, usłyszałem taką audycję, i jak ten pastor o to poprosił, zjechałem na pobocze, włączyłem awaryjne światła, rzuciłem się na kolana i oddałem swoje życie Panu Jezusowi. I jestem przekonany, że to zostało przyjęte, że wtedy się zaczął ten roller w moim życiu, że yy, nie na zasadzie gwarancji zbawienia, tylko na zasadzie, skoro oddałem Panu Bogu swoje życie. To teraz Pan Bóg będzie mi tym będzie mi robił niespodzianki w moim życiu. Także, także myślę, że w pewnym sensie konsekwencją tego, tego momentu było to, co się później wydarzyło, właśnie te teksty religijne i, i ta ewangelizacja. Czyli najpierw była sytuacja z córką, modlitwa tych Baptystów, potem to Twoje oddanie życia. Pana, Panu Jezusowi, no notabene chyba przez ręce Maryi, gdzieś tak czytałem, prawda? Że ona też odegrała Matka, tutaj Ja myślę, że swoją właśnie rogę. Matka Boża pilnowała mocno, żebym nie opuścił Kościoła Katolickiego. A zastanawiałeś się nad tym tak realnie kiedykolwiek? Tak, bo widzisz, ja, nasza parafia w Krakowie była dość daleko oddalona od miejsca zamieszkania. Bliższym kościołem naszym był klasztor Karmelitów Bosych. Więc ja chodziłem na religię, do pierwszej komunii, do, do karmelitów boskich. No, duchowość karmelitańska jest bardzo maryjna, więc y, do, choć y, y, święty Maksymilian, który jest moim takim ulubionym świętym, y, patronem takiej medialnej działalności, był franciszkaninem, to... to jednak, chyba większość zakonów jest maryjnych, nie? przynajmniej w polskiej rzeczywistości. Także tam na pewno zostałem zapisany do szkaplerza, jak to się mówi poprawnie. Tak, tak, nie? Tak. I, I Matka Boża na pewno odgrywała wielką rolę w moim życiu. To też się wiązało z pielgrzymkami. No, wcześniej jeszcze wyjeżdżając do Stanów, w jaki sposób ja wyjechałem do Stanów. To jest niesamowity ciąg wydarzeń, które są właśnie bardzo maryjne, związane z datami i z, i z Najświętszą Marią Panną i z Janem Pawłem II, bo Jan Paweł II, Karol Wojtyła też był bardzo maryjnym kapłanem i, i potem papieżem. W 1981 roku w maju był zamach na papieża, 13 maja, w rocznicy objawień fatimskich. W czerwcu... Paulini w Krakowie organizowali wyciecz, y, pielgrzymkę do Rzymu, żeby odwiedzić papieża. Tylko w tamtych czasach nie było tak prosto wyjechać na zachód, więc, a ponieważ chętnych było dużo, a miejsc mało, to Paulini powiedzieli, że tylko spośród osób, które pójdą na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, wybiorą osoby, które mogą jechać do Rzymu. Moi rodzice bardzo chcieli jechać do Rzymu. Zresztą do dziś mamy zdjęcia z prywatnej audiencji mamy i taty z, z Janem Pawłem II, ale ponieważ pracowali i mieli ograniczoną ilość urlopu, nie mogli i iść na pielgrzymkę i jechać do Rzymu, więc wysłali mnie jako przedstawiciela rodziny na tą pielgrzymkę. Ale wiedząc, że ja nie znowu taki nie jestem chętny do chodzenia na piesze pielgrzymki na Jasną Górę, y załatwili, że ja pojadę żukiem i będę ciężkie bagaże wiózł. Ponieważ ciągnęło mnie za kierownicę, to taka pielgrzymka jak najbardziej. Żukiem mogę wozić te bagaże. I oczywiście okazało się nie po raz ostatni, że Pan Bóg ma poczucie humoru i Żuk się zepsuł w przeddzień wyjazdu, a ja byłem zapisany, więc musiałem iść na nogach. I, i poszedłem, y, poszedłem do Częstochowy na nogach wtedy y, pierwszy raz. W intencji, cała pielgrzymka była w intencji powrotu zdrowia papieża, natomiast moja intencja prywatna to był otrzymanie paszportu, żeby mógł wyjechać. Moja żona była już w Stanach Zjednoczonych, ona, ona pojechała, no, a mnie wtedy trzymali jako zakładnika. Powiedzieli mi, jak żona wróci, a ty wojsko odsłużysz, to będziesz mógł jechać, a, a dopóki żona nie wróci, to nie pojedziesz. Więc mamy Tą datę 13 maja zamachu, ja, mamy to związane z papieżem, i kolejny termin odbioru papieża, yy, paszportu mam wyznaczony na 16 października. Wtedy tego jeszcze nie skojarzyłem, no ale 16 października, jak teraz wszyscy wiemy, to rocznica wyboru papieża. Okazało się, że ten paszport dostałem. Na dodatek to był cały dzień cudów, bo. Ponieważ mnie wojsko szukało, to ja byłem wymeldowany. Nie miałem zameldowania nigdzie. Więc jak poszedłem na milicję po odbiór paszportu, nie wpuścili mnie w ogóle do środka, bo nie miałem meldunku. Więc pojechałem sam do biura meldunkowego, wypełniłem wszystkie papiery za siebie i za tatę, bo tata pracował poza Krakowem, tu niedaleko w Liszkach zresztą. A nie miałem na tyle benzyny w małym fiacie, żeby tatę przywieźć. I wmeldowałem się do mieszkania rodziców bez wiedzy i zgody głównego najemcy. I choć w dzisiejszych czasach może się to wydawać komuś, no i co z tego, ale jest taka komedia Barei, nie ma róży bez ognia. Bardzo zabawna komedia zresztą, która pokazuje perypetie y, rodziny, do której się wmeldowują kolejne osoby, ich nie można wyrzucić. Po prostu ktoś, kto był gdzieś zameldowany, de facto stawał się współwłaścicielem mieszkania. Więc nie można było nikogo zameldować bez zgody głównego lokatora. Nie wiem, jak to się stało, że ta pani urzędniczka mnie wmeldowała wtedy inaczej niż. No, dla mnie to był dzień cudów i dostałem ten paszport. Później, po latach, jeszcze zobaczyłem, że ten paszport został wypisany. Data wypisania paszportu mam 13 października. To jest termin ostatniego objawienia fatimskiego, więc, więc ta fatima się też przejawia przez ten wątek. I potem, jak moja córka się urodziła, urodziła się 2 lutego w święto Matki Boskiej Gromnicznej. 3 maja y, Matki Boskiej Królowej Polski, 3 maja mamy święto, miała operację na oczy, y, miała mieć operowane obydwa oczka. Po operacji lekarz wyszedł i mówi, że tylko jedno oko operowali, bo drugie w jakiś sposób się samo wyleczyło. I w szpitalu była do 13 sierpnia i 13 sierpnia w święto Matki Bożej Kalwaryjskiej. Dwa dni przed wniebowstąpieniem Matki Bożej wyszła ze szpitala. Więc te wszystkie te daty maryjne się przewijają przez te życie i ktoś może powiedzieć, że to przypadek, no ale dla mnie to jest za dużo tych przypadków, to dla mnie to są takie kwiatki od Matki Bożej, która mówi nic się nie martw, ja się, tu, ja się tym zajmę, Także. Czyli Matka Boża, która jakoś towarzyszyła ci przez całe życie w tych różnych wydarzeniach, ostatecznie w tym momencie też przytrzymała cię w kościele katolickim, nie? Bo o tym jakby mówiliśmy tutaj na początku i dlatego zacząłeś o niej tak, o niej jestem, mówić. tak jestem przekonany, że to właśnie Matka Boża pilnowała, żebym nie opuścił, że jak miałem te wszystkie wątpliwości, że jak no, skłaniałem się bardzo przychylnie dzięki temu, że poznałem właśnie tego baptystę, który tak z taką miłością podszedł do mojej córki, że, że nasłuchałem się tych nauk. No bo trzeba wiedzieć, że w kościołach protestanckich, we wspólnotach, zwłaszcza takich jak baptyści. Tam nie ma liturgii w kościele. Całe nabożeństwo w kościele to jest odśpiewanie jakiegoś hymnu, przeczytanie fragmentu Pisma Świętego, po czym jest nauka tego Pisma Świętego. I pastor musi być dobrym kaznodzieją, bo jak nie jest dobrym kaznodzieją, to, no to nie ma nabożeństwa, można by powiedzieć. Y kapłan, ksiądz katolicki jest kapłanem, ksiądz katolicki składa ofiarę, ksiądz katolicki nawet jak nie potrafi powiedzieć kazania, to jest in persona Christi, daje nam Chrystusa w Eucharystii. Natomiast oni nie mają Eucharystii, oni nie mają nabożeństwa i, i dlatego tak łatwo jest odejść od kościoła katolickiego, jeżeli nie znamy jego nauki, bo nas porwą te, te kazania, Płomienne. My mamy bardzo dobrych kaz kaznodziei w Kościele Katolickim i mieliśmy dzięki zdobyczom internetu możemy ciągle wsłuchać choćby księdza Piotra Pawlukiewicza, którego polecam wszystkim młodym chłopcom, bo ma, bo ma do, do młodych chłopaków, nawet do takich młodych w moim wieku, yy, bardzo dobre kazania. Niemniej jednak, właśnie wtedy ja miałem pewien kryzys wiary. Yy, może nie tyle kryzys wiary, co kryzys mojego katolicyzmu, że ale jestem przekonany, że właśnie to Matka Boża mnie trzymała za rękę i nie puściła mnie i dzięki temu mogłem wrócić do kościoła katolickiego z dużo y, moja wiara stała się dużo mocniejsza. Po prostu teraz dzięki takim osobom jak Scott Hahn, którego myślę, że warto wspomnieć, bo to jest osoba, który pisze bardzo dużo książek, które są tłumaczone na polski język, który jest byłym protestantem. W pewnym okresie swojego życia Scott Hahn postawił sobie za cel, on opowiadał o takiej historii ze swojego życia, że miał przyjaciela, z którym za młodu oboje Różne rzeczy robili niekoniecznie dobre, na przykład kradli płyty w sklepie z, z płytami. Potem się ich drogi rozeszły. Scott Hunt się nawrócił. On spotkał właśnie jakiegoś ewangelizatora, który go przybliżył do Boga. Został protestantem, znaczy on, on zawsze pochodził z protestanckiej rodziny, i w pewnym momencie przechodził koło domu swojego byłego przyjaciela. I coś go tknęło, żeby, żeby go odwiedzić. Mówi, nie widzieli się ileś lat. I jak wszedł do tego domu, mama tego przyjaciela go wpuściła. Akurat ten kolega schodził z góry po schodach i bardzo się zmieszał na widok Scotta, ale no zawrócił, zaprosił go do pokoju, porozmawiali ze sobą. Potem się okazało, że ten chłopak szedł się powieść. I... I gdyby nie to, że Skoda akurat wszedł wtedy, to on, on mówi, że miał sznur w kieszeni, że, że po prostu szedł się powiedzieć. Ten chłopak w ogóle był katolikiem, ale takim katolikiem letnim. I, I wtedy, jak Scott sobie uświadomił, że go uratował, to mówi, że postawił sobie za cel w życiu ratować katolików, ale nie w sensie samobójców ratować przed śmiercią, tylko ratować ich przed śmiercią duchową prowadzić katolików do prawdziwego chrześcijaństwa, którego jego zdaniem było chrześcijaństwem protestanckim. I potem mówi, że no, studiowanie Pisma Świętego, jego olbrzymia wiedza. to jest człowiek, który ma osobistą bibliotekę kilkadziesiąt tysięcy tomów książek na tematy wiary. Jest, jest naprawdę dobrym teologiem, studiowanie, Wiary doprowadziło go do kościoła katolickiego. On został katolikiem poprzez samo studiowanie Pisma Świętego i, i czytanie dobrej lektury. I mówi, że on dalej uważa, że on prowadzi katolików do prawdziwej wiary, tylko teraz prowadzi katolików do prawdziwej wiary katolickiej. że Co więcej, powiedział, że spotkał w swoim życiu wszystkie te osoby, które kiedyś wyciągnął z Kościoła Katolickiego i przekazał im pełnię prawdy, także oni wrócili też do Kościoła Katolickiego. O wiesz co, ja też na swojej drodze spotkałem kiedyś takiego człowieka, to było po Światowych Dniach Młodzieży w 2016 roku w Krakowie. Pit, ten człowiek się nazywał, przeprowadził się do Polski z Ameryki ze względu na Kościół Katolicki, wyobraź sobie. Wtedy był jeszcze rok przed przeprowadzką i on zadał mi właśnie takie pytanie: dlaczego jestem katolikiem? Nie, ja już byłem wtedy, nie wiem, z pięć lat w zakonie. To było siedem lat temu i ja powiedziałem mu: słuchaj, wychowali mnie w takiej wierze. A on powiedział, że taka odpowiedź niestety nikogo nie przekona. Ale to jego pytanie mnie sprowokowało do tego, żeby zacząć sobie zadawać pytania, i jestem mu naprawdę z serca wdzięczny za to, że to pytanie mi po prostu postawił, bo dzięki niemu teraz wiem, dlaczego jestem katolikiem, wiem, dlaczego wierzę w to, co wierzę, i myślę, że to jest coś, czego my, polscy katolicy, musimy się szybko uczyć od katolików właśnie ze Stanów Zjednoczonych. A powiedz, powiedz proszę właśnie jakby tobie postawiono takie pytanie, dlaczego jesteś katolikiem, to co byś powiedział? Co cię ostatecznie przekonało do tego, że to jest właśnie ta dobra droga? No prawda, prawda. Pan Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem, nie? I, i yy, jeżeli sięgniemy na przykład po ojców Kościoła, listy świętego Ignacego. No, święty Ignacy pisał, yy, w ogóle święty Ignacy został skazany na śmierć za to, że jest chrześcijaninem. I, I w roku 107, czyli na On był uczniem świętego Jana, także to jest pierwsze pokolenie po apostołach. I, jedzie do Rzymu pod strażą, gdzie ma być rzucony lwą na pożarcie, i pisze listy, bo jest biskupem, pisze listy do kościołów. Te listy są niesamowicie katolickie. Jeżeli sięgniemy do historii kościoła katolickiego, to widzimy, że. Kościół niczego nie wymyślił w XV wieku, w XVIII wieku. Tam jest kościół, gdzie jest Twój biskup, pisze święty Jan. No, tam jest kościół, gdzie jest Eucharystia, pisze o prawdziwej obecności Jezusa w Eucharystii. No, więc jeżeli powstają jakieś wspólnoty religijne 15 wieków później, i one nam mówią nieprawda, bo to. No to komu ja mam wierzyć? Tej ciągłości historycznej, która się ciągnie od czasów apostolskich, czy komuś to wychodzi z jakąś rewelacją 1500 lat później i mówi, że, że to jest prawda. Także wydaje mi się, że właśnie to sięganie do, do historii yy, bardzo nam pomaga. Poza tym no, argumenty yy, czytanie życiorysów świętych ludzi, padre Pio mówiąc o, o Franciszkanach. Ojciec Pio jest no, niesamowitą postacią y, i, i to są rzeczy, które nas zbliżają bardzo do Pana Boga. Czasami się słyszy argument, a to taki cud, że ktoś raka miał i wyzdrowiał, a kto wie, a może nie miał raka. Jakby komuś noga odrosła, to by mu wierzył. Y, Vittorio Messori napisał książkę pod tytułem Cud, gdzie opisuje przypadek odrośnięcia nogi. Yy, I to jest przypadek bardzo dobrze udokumentowany. To się wydarzyło bodajże w XIX albo w XVIII wieku, ale jest bardzo dobrze udokumentowane, bo to był akurat taki okres, że było wtedy dużo fałszywych... Yy, znaków, czy wiele osób twierdziło jakieś cuda, które się tak naprawdę nie wydarzyły. My tam pamiętamy z naszej literatury w Krzyżakach na przykład, że tam Sanderus chyba sprzedawał y, pióro ze skrzydła Archanioła Gabriela i szczebel z drabiny, która się przyśniła. Y, więc, więc po prostu Kościół był wtedy bardzo uczulony. Po prostu negowali możliwość każdego cudu. Więc jak rozeszła się myśl o tej o tym cudzie, że komuś odrosła noga, to Kościół to bardzo dokładnie badał, głównie żeby udowodnić, że to się nie wydarzyło. Więc są przesłuchania świadków. No, jest cała gruba książka na ten temat. Łącznie z tym, że ponieważ wtedy uważano, że właśnie musimy pochować nasze ciała, bo wierzymy w ciała stanie. To po amputacji nogi taką nogę też się chowało w grobie, żeby ten człowiek po zmartwychwstaniu. E, dziś możemy się uśmiechnąć na to, ale wtedy wierzono, że jakby ta noga zginęła, to po zmartwychwstaniu byłby kulawy, więc tą nogę pochowali w grobie. Więc władze kościelne rozkazały rozkopać ten grób i nie było tej, tej nogi w tym grobie. Także, także niesamowite dowody na to, że, że te cuda działają, ale ja myślę, że każdy z nas w swoim życiu. Ma przykłady jakichś cudów, może mniej. My czasami czujemy to w wewnętrznym sercu, że prosiliśmy o coś Boga i Bóg nas wysłuchał. Więc to są wszystko argumenty dla mnie właśnie za prawdziwością wiary katolickiej. Tak samo doktryna sola scriptura, że protestanci bardzo często mówią, że Biblia jest ich jedynym autorytetem i jeżeli nie ma czegoś w Biblii, to nie może to być prawdą. No, akurat Biblia ani nie mówi, że jest jedynym autorytetem, a wręcz mówi, że należy przestrzegać też tradycji. Święty Paweł wyraźnie o tym mówi. Tylko dla mnie to jest taki argument, jak mój album rodzinny na przykład. Mamy bardzo fajne albumy rodzinne, i jakbyś przeglądał ten album rodzinny, to nie znajdziesz tam zdjęć. Z Jugosławii. Ja byłem w Jugosławii jako dziecko, ale nie zrobiliśmy zdjęć wtedy. Nie, nie wiem, za mały byłem, nie miałem aparatu fotograficznego, ale ja wiem, że byłem w Jugosławii. Ja to pamiętam, moi rodzice to pamiętają. To jest nasza tradycja rodzinna. Ja pamiętam te wakacje w Jugosławii. A gdyby ktoś podszedł do tego, że tak powiem, po protestancku yy, i powiedział: Pokaż mi swoje albumy rodzinne, pokaż mi. Gdzie tutaj jest, że byłeś w Jugosławii? No. Tak trochę protestanci podchodzą do naszej wiary, że my uczymy pewnych rzeczy, które wynikały z tradycji, na przykład chrzest niemowląt. Są wspólnoty protestanckie, które negują chrzest niemowląt, bo nigdzie wprost nie jest napisane w Piśmie Świętym, żeby chrzcić niemowlęta. Natomiast znowu wracając do Ojców Kościoła, jak czytamy Pismo Ojców Kościoła, to tam czytamy takie nawet... Mimochodem, wzmianki z oburzeniem teksty, że są osoby, które nawet odmawiają niemowlętom chrztu. W sensie, że, że ten problem już był w tamtych wiekach, ale, ale, ale to jest takie zdumiewające dla autora listu, że jak można niemowlętom odmawiać chrztu. Więc im, im więcej się człowiek zagłębia w historię, im więcej patrzy na to, to, to po prostu widać, dlaczego. Jestem tym katolikiem. Też mamy właśnie doskonałe radio i telewizję katolicką w Stanach Zjednoczonych. Jest w naszym radiu IWTN audycja codzienna, którą też prowadzi zresztą były protestant bardzo mądry pan, który ma doktorat z teologii i tytuł audycji Dlaczego jeszcze nie jesteś katolikiem? I zachęta, żeby protestanci Dzwonili i dzwonią protestanci z zarzutami pod adresem Kościoła Katolickiego, bo nie rozumieją jego doktryn. Scott Han, zapytany, jakie były jego trzy największe przeszkody, żeby zostać katolikiem, odpowiedział: Mary, Mary and Mary. Bo do, Doktryny maryjne dla nich są trudne do zrozumienia, i, i to często. To też wynika właśnie z tego, co mówiłem: nabożeństwo, brak liturgii. Dla nas msza święta jest innego rodzaju nabożeństwem niż yy, na przykład yy, różaniec święty, czy, yy, czy jakieś czy godzinki, czy po prostu zupełnie inna istota mszy świętej, bo my mamy ofiarę mszy świętej, natomiast inne nabożeństwa, czy to będą gorzkie żale, czy jakakolwiek ludowa religijność, yy, nabożeństwa majowe, to jest Oddawanie czci bogów w zupełnie inny sposób. Natomiast oni nie mając ofiary mszy świętej, dla nich każde nabożeństwo można by porównać na przykład do majówki. I dlatego oni myślą, że my oddajemy boską część y, Maryi, jest im bardzo trudno wytłumaczyć, że to jest zupełnie, inna, y, inny poziom, że tak powiem. Nawet mamy tam jakieś łacińskie słowa. Y, Oddanie, oddawanie czci Panu Bogu inaczej jest nazywane niż oddawanie czci Matce Boskiej. Też Pismo Święte mówi, żeby każdemu oddawać cześć komu się należy. Więc Matka Pana Jezusa w Magnifikat też mówi, wszystkie pokolenia będą mnie nazywać błogosławioną. Więc, więc nasza cześć maryjna jest i biblijna i i też wynika choćby z dziesięciu przykazań. Czwarte przykazanie mówi, żeby oddawać cześć ojcu i matce. A skoro pan Jezus w testamencie z krzyża, to też jest bardzo istotne, że pan Jezus dał nam Matkę Bożą jako naszą matkę na krzyżu. A na krzyżu umiera się przez uduszenie. Śmierć na krzyżu jest bardzo trudno cokolwiek powiedzieć na krzyżu. Pan Jezus wiedział, że zmartwychwstanie. On nie musiał nic na krzyżu mówić. A dał nam te siedem słów, siedem. Ważnych słów powiedział na krzyżu Pan Jezus, i jedno z tych to było, zwracając się do Świętego Jana nie po imieniu, tylko mówiąc do Niego, że jest umiłowanym uczniem, czyli symbolicznie zwracając się do nas wszystkich oddał nam swoją Matkę za naszą Matkę. Więc, więc to jest też taki piękny symbol, że wypełniając Przykazania Boże oddajemy naszej matce. Mhm. Wiesz, tak jak ci właśnie wspominałem, dzisiaj ten klasztor jest pod wezwaniem niepokalanego poczęcia, a właśnie nasza parafia pod wezwaniem Matki Bożej niepokalanej. No i wiesz, sama Maryja powiedziała o sobie w Lurd, że jest w Niepokalanym poczęciem, nie tyle niepokalanie poczęta, ile niepokalanym poczęciem. To było bardzo ważne też dla świętego Maksymiliana. I wiesz, im dłużej tutaj jestem i im dłużej zastanawiam się nad tym, kim jest Maryja. To widzę, jak bardzo znac znaczące dla człowieka jest to, że możemy mieć kontakt z kimś takim, kto jakby to człowieczeństwo od Boga przyjmuje w pełni, bo wiadomo, że jesteśmy naruszeni przez grzech na różne sposoby, a Maryja, właśnie wiesz, w pełni zintegrowana, chce nas po prostu też prowadzić do, ym, do takiej dojrzałości. I to, to jest dojrzałość, która otwiera też w relacjach bardzo szerokie horyzonty, bardzo szerokie horyzonty nowego życia. No a Eucharystia to też, wiesz właśnie, jak się popatrzy po prostu na wszelkie zapowiedzi Eucharystii właśnie w Starym Testamencie. I choćby to pierwsze imię, które Pan Bóg bezpośrednio objawia jestem, który jestem i Jezus, który się do tego imienia przecież u świętego Jana odwołuje, prawda, a potem mówi, że je będzie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata i ta tajemnica Jego obecności jest zawarta właśnie wiesz w Eucharystii, no to to są rzeczy, które naprawdę dają człowiekowi do myślenia, że wiesz, przychodzisz do Kościoła i przebywasz tak naprawdę przed gorejącym krzewem Jego obecności, prawda? To jest Jego gorejące serce. To są naprawdę niezwykłe, niezwykłe tajemnice naszej wiary. Wspominałeś, że właśnie Stary Testament już nam wskazuje na Eucharystię. Czytałem niedawno niesamowitą książkę, która też chyba już jest przetłumaczona na język polski Brand Pitri jest, który zresztą też jest uczniem Kota Hana, napisał książkę Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii. I ta książka dla mnie była niesamowita, bo się dowiedziałem rzeczy, o których czytając Stary Testament nigdy nie zwróciłem na to uwagi, bo też on korzystał z innych źródeł historycznych na przykład. Ale, ale okazuje się, że tych śladów. Znaków Eucharystii w Starym Testamencie mamy całą masę. Choćby te chleby pokładne, które były wystawiane na widok publiczny w czasie świąt. Były trzy święta w roku, kiedy Żydzi musieli odwiedzić Jerozolimę. I jak wystawiali te chleby pokładne, które były w najświętszym miejscu miejsc w świątyni trzymane, ludzie oddawali im cześć. I wydaje się to no niesamowite i niezrozumiałe, dopóki właśnie nie dojdziemy do czasów nowotestamentowych. Tak samo o mannie, ta manna według wielu y, komentatorów Starego Pisma, jakichś rabinów y, też była chlebem pochodzącym z nieba. Też, też tam są olbrzymie fantastyczne symbole eucharystyczne. No ja ci całej książki nie streszczę, natomiast, natomiast y, Książka mnie zupełnie zafascynowała, a też zupełnie inaczej spojrzałem na Eucharystię. A mówiąc też o Eucharystii i o moich tekstach, które zacząłem pisać, tych apologetycznych, pierwszy tekst, jaki w ogóle napisałem, to też przypadek. Jak to się zaczęło? Od czego to się zaczęło, może ci opowiem. Mieliśmy w Charlotte grupę kobiet, pole, które studiowały pismo święte. Spotykały się raz w tygodniu w kościele, studiowały Pismo Święte i jedna z tych kobiet miała mistyczne przeżycie jakieś, przynajmniej tak twierdziła. Inne panie wpadły w lekką panikę, bo nie wiedziały, czy ona naprawdę widzi pana Jezusa, czy może to szatan ją opętał, a może ona ma psychiczne problemy. A ponieważ już wtedy. Myślały, że ja jestem takim troszkę bardziej religijnym facetem, no to że ponieważ byłem osobą z zewnątrz, zaprosiły mnie na to studiowanie Pisma Świętego, żebym rozeznał, co z tą panią się dzieje. Ja lekko przerażony, bo wiesz, ja jestem właśnie jestem kierowcą ciężarówki, truck driverem, a nie, a nie, ani nie jestem psychologiem, ani nie jestem teologiem. No ale stwierdziłem, no to jak studiujemy Pismo Święte, to ja muszę jakiś tekst napisać, bo ja w ogóle nie, nie wyobrażałem sobie, jak to wygląda. Więc napisałem mój pierwszy tekst religijny pod tytułem Czwarty Kielich, na podstawie wykładu Scott'a Hanna, na którym kiedyś byłem. I abstrahując już od tego, co tam się stało, ta pani miała prawdopodobnie psychologiczne problemy, nieprawdziwe, nie mistyczne przeżycia, no, ale miałem taki tekst napisany, który jest do dziś dostępny, natomiast jeszcze lepszą rzeczą niż mój tekst jest książka Scotta Hanna, bo Scott po 30 latach od wygłoszenia tego, tej konferencji napisał wreszcie tą książkę, ale... Cały ten wykład i potem książka Scotta Hanna pokazała mi po przeczytaniu jej, ja zupełnie inaczej zacząłem patrzeć na Eucharystię, bo Scott Hahn mówił, że jeszcze jako protestant był, zapytał go wykładowca w seminarium duchownym protestanckim, co się wykonało na krzyżu. Pan Jezus powiedział, wykonało się i oddał swojego ducha. Tam jakiś student mówi, zbawienie się wykonało. On mówi, nie, no zbawienie się dokonało dopiero jak było zmartwychwstanie. Co się wykonało w tym momencie? I na tym był koniec wykładu. I Scott po wykładzie poszedł do profesora i pyta się, no ale panie profesorze, co się wykonało? On mówi, nie wiem. Ja nie znam odpowiedzi na... I, i, i Scott Han mówi, że go to prześladowało przez całe lata. Zaczął szukać odpowiedzi, co się wykonało na krzyżu. To studiowanie doprowadziło go do tego, że jak zaczął studiować, jak wyglądała wieczerza paschalna, która, która miała miejsce w Wieczerniku, tam ze źródeł historycznych wiemy, że ona była podzielona jakby na cztery etapy. I każdy z tych etapów kończył się odśpiewaniem jakiegoś hymnu i wypiciem kielicha wina. I były cztery te kielichy wina, ale y, ostrożne studiowanie y, zapisów, jakie mamy w Ewangeliach, pokazuje, że pan Jezus wyszedł z wieczornika przed, przed tym ostatnim etapem. Nie było tego czwartego kielicha. I jest to no, tak szokujące dla Żydów, jakby dla nas było na przykład. Po podniesieniu ksiądz by zrobił w tym zwrot wyszedł z kościoła. Po prostu nie zakończył tej liturgii, nie, nie zrobił tego, co powinien zrobić. Następnie ewangeliści nam mówią, że pana Jezusa próbowano napoić. No, tam jest to często jako ocet tłumaczone, ale to jest młode wino po prostu, kwaśne wino, i pan Jezus odmawia. Dopiero na krzyżu będąc, mówi: Pragnę otrzymuje na gałązce hizopu yy, gąbkę namoczoną w tym winie, skosztował i powiedział, wykonało się. Inaczej mówiąc, od Wieczernika do śmierci Pana Jezusa na krzyżu mamy jedno wydarzenie. Ta Wieczerza Paschalna nie skończyła się w Wieczerniku. Ona cały czas trwała. Ta ofiara baranka, którą trzeba było spożyć, była kontynuowana, aż została zakończona na krzyżu. I i teraz, jak jestem na mszy świętej, to ja to widzę zupełnie inaczej. To jest jakby wehikuł czasu. To jest coś, co mnie zabiera y, y, do czasów 2000 lat temu, do wieczornika z Panem Jezusem, ale też cała męka Pana Jezusa i cała jego śmierć. No i oczywiście y, zmartwychwstanie Pana Jezusa, bo my przyjmując Jezusa Eucharystycznego, przyjmujemy ciało i krew, przyjmujemy żywego Pana Jezusa, Jezusa zmartwychwstałego. Także, także dla mnie ta. Jak ktoś mi mówi, że msza jest nudna i on tam nic nie zyskuje na mszy, ja mówię: Posłuchaj, bo, bo, bo nie rozumiesz, gdzie jesteś, nie rozumiesz, czego jesteś świadkiem. Więc y, też polecam każdemu y, tą książkę z Kotracha na Czwarty Kielich, bo to naprawdę pozwoli nam spojrzeć inaczej na to, co my tak naprawdę przeżywamy na Mszy Świętej. A wiesz, bo tutaj poruszamy się w przestrzeni, można by powiedzieć, wiary, czyli jesteśmy w tym momencie, kiedy przyjmujemy to, co mówi Biblia, nie? Ale wiemy, że nie wszyscy są w takim, w takim momencie i gdzieś właśnie szukając różnych informacji na Twój temat, przeczytałem. Że bliskie są Ci też te tematy związane z dowodami na istnienie Pana Boga. Masz jakiś swój ulubiony, albo co, co miałbyś do powiedzenia na temat istnienia Pana Boga, jeszcze bez odniesienia do chrześcijaństwa? Nie, mój, mój, zdecydowanie mój ulubiony y, argument, że Bóg istnieje, to jest y, y, argument, że tak powiem, naukowy. Y, y, naukowcy nam mówią, że wszechświat, w którym żyjemy, zaczął się od wielkiego wybuchu. Cały wszechświat wtedy był kulą gazową, składającą się praktycznie z dwóch atomów, z wodoru i helu. I to, że my teraz możemy rozmawiać ze sobą, że mamy internet, że, że w ogóle cokolwiek, co nam pokazują takie kanały jak National Geographic czy Animal Planet, na, na temat jednej ludzkiej komórki można napisać. Wielotomowe dzieło, i ciągle nie poznamy wszystkiego, co się dzieje w ludzkiej komórce. DNA zawiera tyle informacji, więcej informacji niż Encyklopedia Britannica. Więc dla mnie powiązanie tych dwóch rzeczy, że ta kula gazu, która się rozszerza, wyewoluowała do tego, czym my teraz jesteśmy, i to są fakty naukowe. To, to nie ma nic wspólnego z religią. Dla mnie jest to y, wręcz niezbity dowód na to, że za tym stoi jakiś niesamowity umysł, że za tym stoi jakiś konstruktor, który i to genialny konstruktor. Kiedyś ktoś obrazowo powiedział, że y, prawdopodobieństwo, że zaistnieje życie na Ziemi i rozwinie się do takiej formy, jak my jesteśmy, jest tak małe, że gdybyśmy układali dziesięciogroszówki na rynku w Krakowie, Jedna przy drugiej i jedna na drugiej, i ten słup tych dziesięciogroszówek sięgałby Księżyca, i jednej z nich by zabrakło, to my byśmy nie mogli teraz rozmawiać. Że, że karty zostały ułożone, to nie był przypadek. Co więcej, to też nie ma nic wspólnego z tak zwaną teorią pana Boga od dziur, bo czasami ktoś używa takiego argumentu: o Widzisz, to jest dowód na to, że Bóg istnieje, bo to się nie mogło wydarzyć w sposób naturalny. Jestem przekonany, że wszystko się wydarzyło w sposób naturalny. Być może nawet w ten sposób, że tak jak zaczyna się Ewangelia Świętego Jana, na początku było słowo: Być może Bóg po prostu stworzył prawa fizyczne i resztę być może było w sposób naturalny, tylko piękno tych praw fizycznych i właśnie, yy, nawet jak nam naukowcy mówią, po wielkim wybuchu mieliśmy materię i antymaterię i Cząstka fizyczna, którą nazywamy materią, jak się spotka z antymaterią, one znikają po prostu po zderzeniu. I cały Wszechświat te, te miliardy, miliardów galaktyk, które widzimy, to jest jakaś minimalna jedna stutysięczna część tego, co było w wielkim wybuchu, bo wszystko resztę znikło. Jakby znikło troszkę więcej, to by nas by tu nie było. Jakby znikło troszkę mniej, to by nas też tu nie było. Że to po prostu są. Yy, to mało balansowanie na, na czubku szpilki. To prawdopodobieństwo tego, że to się zdarzyło, jest, jest praktycznie zerowe. Więc jest to jeden z argumentów, który mnie bardzo przekonuje. Z tego droga do chrześcijaństwa jest jeszcze bardzo daleka, ale po prostu inaczej mówiąc. W nauce zakładam jakąś hipotezę, a potem sprawdzamy, czy ta hipoteza ma sens. Jak sobie rozwożymy dwie hipotezy, hipoteza, że Bóg istnieje, hipoteza, że Boga nie ma. Mamy całą masę trudności w rozpatrywaniu, czy to będą właśnie cuda, jakich jesteśmy świadkami, czy ta ewolucja w jakiś sposób się wydarzyła, czy różne dziwne wydarzenia, których byliśmy świadkami. Jeżeli, czy życie Ojca Pio na przykład, w naszej hipotezie, że Bóg istnieje, nagle wszystko ma sens. Jeżeli założymy, że Bóg istnieje, to wszystko jest logiczne, wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Jeżeli przypatrzymy się tym faktom zakładając, że Boga nie ma, to się okazuje, że nic nie ma sensu, że to się nie mogło zdarzyć, że, że to się kupy nie trzyma, że to są jakieś bajki, to. Ja myślę, że ludzie, że ateiści po prostu nie zadał sobie trudnych pytań. Po prostu negują pewne rzeczy, nie, nie wgłębiając się w to. Całun Turyński. Im więcej czytam o Całunie Turyńskim, mamy coraz to nowe opracowania Całunu Turyńskiego. Im więcej naukowcy. Badają i wiedzą na temat całonu Turyńskiego, tym wyraźniej widać, że nie dość, że to jest autentyczna tkanina sprzed 2000 lat, to cały ten wizerunek powstał w sposób no, niewytłumaczalny. No, do dziś zresztą dokładnie nie wiadomo, w jaki powstał. Na pewno nie jest namalowany, na pewno nie jest żadnym fałszerstwem, ale czasami trudno dyskutować na ten temat, bo ktoś mówi, a to jest fałszerstwo z XIII wieku. A on mówi, Widziałeś dzieła sztuki z XIII wieku? naprawdę możesz porównać w XIII wieku nawet nie bardzo potrafiono natural, w sposób naturalistyczny namalować człowieka. I naprawdę uważasz, że ktoś był w stanie wtedy, to byłby jeszcze większy cud niż, niż zachowany płótno Pana Jezusa, który zmartwychwstał. Także po prostu nie bójmy się encyklika świętego Jana Pawła II. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch unosi się ku kontemplacji prawdy. Nie bójmy się nauki, bo nauka nie zaprzeczy wierze nigdy, bo, bo świat jest stworzony z Pana Boga, przez Pana Boga, więc y, poznawanie świata prowadzi nas coraz bliżej Pana Boga. I y, wydaje mi się, że właśnie szukanie odpowiedzi na trudne pytania zawsze nas do tego, do Pana Boga zbliża. No, oczywiście, istnieje cień szansy, że Pan Bóg nie istnieje, ale to wydaje się tak nieprawdopodobnie małe, że głupio by było w to po prostu wierzyć. Wiesz, to o czym mówisz? W czerwcu rozmawiałem tutaj z takim moim przyjacielem, on jest Norwegiem, ale na co dzień mieszka w San Francisco i wiesz, był ateistą, ale właśnie na drodze racjonalnego myślenia doszedł do przekonania, że po prostu Bóg istnieje i On, no jest katolikiem ostatecznie, ale wiesz, On zwracał uwagę na to, że ludzie, którzy odrzucają wiarę w Pana Boga na pewnym etapie po prostu wykazują się takim lekceważeniem, nie, że nie, to jest niemożliwe, ale jakby nie ma po prostu tej, tej refleksji dalszej, ale wiesz, nawiążę jeszcze do jednej rzeczy, bo Teraz powiedziałeś o tym, że wszystko się wydarzyło w sposób naturalny, a na samym początku naszej rozmowy mówiłeś też o tym temacie, mm, no że nie towarzyszyły ci jakieś mistyczne przeżycia, nie? Ja też nigdy nie miałem takich przeżyć i ostatecznie po 15 latach świadomego życia z Panem Bogiem, to też jestem mu za to wdzięczny, że nic mi takiego nie dał, ale wiesz? Yy, Kocham papieża Jana Pawła II i jego nauczanie na temat miłości i seksualności, tak zwana teologia ciała. To była, wiesz, sprawa ważna dla niego bardzo. I w teologii ciała tak naprawdę chodzi o coś takiego jak dar. Dar to jest właśnie to słowo przy pomocy którego papież tłumaczy co się dzieje w relacjach między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. No i tak samo dar to jest też to słowo dzięki któremu papież tłumaczy co się ma dziać Między ludźmi, którzy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. I teraz czytałem ten fragment teologii ciała ostatnio, że teraz tak, stworzenie to jest obdarowanie, że Bóg stwarzając nas obdarowuje nas na bardzo podstawowym poziomie. Pełnia tego obdarowania to jest udział w wewnętrznym życiu Boga. Nie? I to wewnętrzne życie Pana Boga to od razu się kojarzy z niewiadomo czym. Wiesz, jakiś mistycyzm, prawda? Ale dzięki papieżowi zrozumiałem, że właśnie udział w wewnętrznym życiu Pana Boga to nie muszą być jakieś odloty, tylko masz udział w wewnętrznym życiu Pana Boga, jeżeli w relacjach, które tworzysz z ludźmi, których dał Ci Bóg, jesteś w stanie być darem, nie? I już żyjesz w sercu Pana Boga. To jest coś, co mnie po prostu, wiesz, bardzo ujęło, nie? Że Bóg kocha naturę powiedziałbym być może nawet bardziej niż jakieś takie nadzwyczajne rzeczy, ale ten świat, który stworzył, yy, świat plus relacje, w których my żyjemy w tym świecie, to jest jego ukochana przestrzeń, w której on naprawdę lubi się objawiać. To jest coś pięknego. Zresztą yy, najlepszą ilustracją Trójcy Świętej jest rodzina właśnie. I to słowa Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki. W Meksyku on to powiedział w czasie swojej pierwszej pielgrzymki, że że yy, najlepszą no, nigdy nie będzie mieli idealnej ilustracji trójcy świętej, zaczynając od takich całkiem prymitywnych z tą koniczynką trójlistną, ale, ale właśnie ta rodzina, że, że jest mężczyzna i kobieta, i miłość, która ich łączy, która jest tak owocna, że daje trzecią osobę. Bo, bo tak najlepiej sobie wyobrazić trójcę świętą, że Bóg. Ojciec się oddaje całym sobą synowi, a syn się oddaje całym sobą Ojcu, a ponieważ oddaje się całym sobą, to to oddanie też jest osobą. I to jest ten Duch Święty, który jest, jest miłością. A, a ponieważ miłość nigdy nie może być sama, bo to byłby narcyzm, a nieprawdziwa miłość, to dlatego Bóg nie jest samotnikiem, tylko, tylko właśnie tworzy. Trójkąt miłosny zresztą. Zresztą też i w małżeństwie, ja po 40 paru latach też widzę, że w małżeństwie też musi być trójkąt miłosny, też musi być ten Bóg obecny, bo, bo bez Boga czasami jest trudno. Teraz mamy niestety kryzys wiary, kryzys małżeństwa, kryzys. To jest też jedna z rzeczy, o której kiedyś się dowiedziałem. Ktoś napisał dzieło i to monumentalne dzieło, kilkaset stron. His pokazując historię upadku cywilizacji I, i według tego dzieła wszystkie cywilizacje w historii upadały przez upadek rodziny. Nie przez naj najazdy innych plemion, nie przez jakieś hordy dzikich ludzi, tylko przez każda nowa cywilizacja powstaje bazując na mocnej rodzinie i i choć ja nie jestem na tyle dobrym historykiem, żeby znać upadek różnych cywilizacji yy, bardzo starych, ale wszyscy na tyle znamy historię sprzed dwóch tysięcy lat, że widzimy, w jakim stanie rozkładu było cesarstwo rzymskie. Właśnie jak się do rodziny podchodziło. Cesarz tam jakiś jeden z cesarzy nawet się ze swoim koniem zdaje się, ożenił, czy także te różne tego. Z, yy, i to był upadek cesarstwa rzymskiego. Historia I tej, zatacza tak, koło. I, 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 I na tych gruzach tamtego powstało chrześcijaństwo, gdzie rodzina była święta, gdzie ojciec był tym kapłanem domowego ogniska. I, no i tak jak mówisz, teraz doszliśmy do tego, że jesteśmy świadkami przynajmniej w Europie yy, no, upadku cywilizacji chrześcijańskiej a może jesteśmy na przełomie i coś niebawem zacznie się ja odradzać. Ja tak mam nadzieję, wiesz, no, wcześniej do Fatimy nawiązywałem, ja myślę, że to nie jest przypadek, że Matka Boża wybrała Fatimę na swoje objawienia. Ja nie wiem, jakie asy Pan Bóg w rękawie chowa, ale, ale myślę, że być może być może jakieś mistyczne objawienia będą mieli muzułmanie, może muzułmanie nas zaprowadzą do Pana Boga, bo dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Może im się otworzą oczy i zobaczą prawdę w jakiś sposób. Mamy dość sporo nawróceń wśród Żydów. Są, są znane przypadki Żydów, którzy po latach odkrywają, że jednak Jezus był tym Mesjaszem, na którego czekali tyle lat. Więc yy, I święty Jan Paweł II. Mów, powtarzał: Nie lękajcie się, i sam Pan Jezus mówił, żeby się nie lękać. Święty Jan pisze w swoim liście, że prawdziwa miłość jeżeli naprawdę kochamy, to się nie lękamy, bo wyzbędziemy się lęku, więc może się nie bójmy, może zaufajmy. A jeszcze wcześniej też nawiązywałeś do teologii ciała. W Stanach Zjednoczonych dość powszechnie się uważa, że Jan Paweł II zostanie ogłoszony doktorem Kościoła właśnie poprzez teologię ciała, że, że to jest tak rewelacyjne, co on mówił na ten temat, że tak odkrywcze, że należy mu się tytuł doktora Kościoła za to, co, co mówił na ten temat. Głównie zresztą w czasie środowych audiencji bardzo tak. często na ten temat. Chociaż to jest tak naprawdę wiesz, dzieło całego jego życia, bo on zajmował się tymi sprawami, no tak naprawdę już w niego wici słychać o jego kontaktach z młodymi małżonkami, z narzeczonymi, potem całe to duszpasterstwo w Krakowie, miłość i odpowiedzialność, potem jego udział przy publikacji encykliki Humane no a zwieńczeniem tego wszystkiego jest właśnie teologia ciała. Ale wiesz co? Czekaj, o jednej rzeczy tutaj jeszcze myślałem przed chwilą. Mhm. Wiesz co, jak słuchałem, właśnie słuchałem, yy, słuchałem takiego jednego wywiadu, którego udzieliłeś kiedyś dla radia, to sobie pomyślałem, że ten wywiad jest smutny. Yy, trochę mnie właśnie wkurzył, nawet mogę powiedzieć, dlatego że trwał niemalże dwie godziny. A nie było tam ani słowa o Panu Bogu. Nie dali ci nic o nim powiedzieć, nie? Było dużo na temat motoryzacji, może nawet prawie wszystko. I właśnie tak sobie pomyślałem, że jeżeli będziemy rozmawiać, to postanowiłem postawić akcenty trochę inaczej, żebyś mógł właśnie powiedzieć o tym, co dla Ciebie ważne. Ale z drugiej strony jazda ciężarówką to jest kawał Twojego życia i pewnie związanych z tym jest też bardzo wiele przygód. Chciałbyś coś o tym teraz opowiedzieć? Ja może powiem też właśnie o różnych wywiadach, ponieważ nagrywałem nawet, nagrywałem tam dla telewizji jakieś testy samochodów ciężarowych, gdzie też nie było okazji rozmowy o Panu Bogu, bo to jakby inna, ale myślę, że czasami nawet, wiesz, nawet to, że się człowiek pokaże z krzyżem, to już jest, to już jest jakieś świadectwo wiary. I też żeby zacząć praktycznie ewangelizować, trzeba się najpierw zaprzyjaźnić. Znaczy, nie można wziąć krzyża i kogoś okładać po głowie i mówić nawróć się, bo to jest mało skuteczne. Więc, więc czasami warto się pokazać najpierw z innej strony i jak już się zaprzyjaźnimy, to wtedy będzie okazja porozmawiać o, o Panu Bogu. Natomiast co do samej pracy kierowcy, no tu niewiele co jest chyba opowiadać, bo no, to jest praca ciężka po prostu i, i, i też jest czasami kosztem rodziny. Też bywało, że tygodniami mnie w domu nie było, i ja lubiłem jeździć, więc to dla mnie nie była taka ciężka praca, bo też tak mówią: jeżeli robisz to, co lubisz, to nigdy nie będziesz pracował. Natomiast jest to taka szara codzienność w sensie takim, że tam nie ma zazwyczaj jakichś nadzwyczajnych wydarzeń. Też ludziom mówią, jaki miałeś najbardziej niezwykły ładunek, czy, czy coś się stało, stało takiego na drodze? No, parę razy człowiek był świadkiem jakichś stłuczek. Te, te ładunki, większość towarów, jakie wozimy, to są normalne rzeczy codziennego użytku. My czasami zapominamy, że wszystko co mamy, to. Jakiś kierowca przywiózł, obojętne czy to kurier był, czy, czy zakupy w sklepie spożywczym, czasami patrzymy na tych kierowców, jako ona zawali drogi na drodze, że nam blokują, wyprzedzają się godzinami, wyścig słoni, ale, ale to jest, spójrzmy czasem życzliwiej na tych kierowców, bo ciężko pracują, poświęcają się dla... No, poświęcają swój czas z rodzinami y, dla tej pracy i czasami nie jest łatwo. Czasami zima przychodzi, ślisko jest. Nie tak, to nie jest łatwa praca. Także, także ja nie miałem jakichś nadzwyczajnych wydarzeń. Y, kiedyś ładunek futer za 2 miliony dolarów wiozłem y, z eskortą jakąś. Czy, może nawet więcej te futra kosztowały, już nie pamiętam, ale ale to takie rodzynki się bardzo rzadko zdarzają, a tak to się po prostu wozi rzeczy, których używamy na co dzień. Nie ma tam nic niezwykłego, ani pasjonującego. Pasjonujące jest w telewizji, jak się ogląda takie reality show tak zwane, które z rzeczywistością mało bardzo mało wspólnego, bo to zazwyczaj jest scenariusz dokładnie mówi, co się musi wydarzyć, żeby przytrzymać kierow widza przed telewizorem. A życie jest dużo bardziej prozaiczne. Mhm. Ale policzyłeś sobie, że przejechałeś te 8 milionów kilometrów, prawdopodobnie więcej. nawet więcej, bo przez pierwsze lata, jak miałem swoją ciężarówkę, ja co 4 lata wymieniałem ciężarówkę na nową i ona miała około miliona kilometrów przebiegu. Także mniej więcej co 4 lata. No bo takie są realia życia w Ameryce. Są olbrzymie przestrzenie. I limity prędkości są inne, i pracuje się więcej godzin, i po prostu, po prostu się przejeżdżało te 5-6 tysięcy kilometrów każdego tygodnia. Nie było innego wyjścia. Także ja pamiętam, jak były dyskusje, że trzeba ograniczyć czas pracy kierowców, że kierowcy za dużo pracują, i, i zawsze było oburzenie wśród kierowców, że chce się im chleb odebrać. Ja zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby obniżyć czas pracy. Mówię, pieniądze będą i tak, a po prostu będą wyższe stawki. Będziemy mniej jeździć, to będą wyższe stawki. No nie, nie jest tutaj dobrą drogą, żeby żeby tak pracować, bo, bo kierowcy, ja przez całe lata pracowałem po 60-70 godzin tygodniowo, także, także to taki 40-godzinny tydzień pracy, choć to jest wynalazek chyba jeszcze XIX wieczny, to do kierowców do dzisiaj nie, nie dotarł, zdaje się. Wiesz, a próbowałeś kiedyś policzyć, jak te 8 milionów, przeszło 8 milionów kilometrów, prze, prze, przełożyło się na godziny? Ile godzin spędziłeś za kołkiem? O, to byłoby bardzo trudno, ale, ale to właśnie jest w granicach, no, po te 60, 70, 80 godzin tygodniowo. Tym bardziej, że też y, większość firm tak płaci, że kierowca zarabia pieniądze, jak się kręcą koła. Więc y, to, że przed pracą tam trzeba sprawdzić przegląd samochodu zrobić, trzeba go zatankować, yy, czeka się na załadunek, na rozładunek, to jest praca społeczna. To bardzo często firmy nie płacą za to w ogóle. Dopóki koła się nie zaczną kręcić, to, to nie ma pieniędzy. Więc więc nawet jak tej jazdy jest tam 60 godzin w tygodniu, to trzeba jeszcze dodać 10 godzin czy 15 na te dodatkowe zajęcia. Także, także jest to. Więcej, więcej, myślę, godzin spędziłem jeżdżąc niż śpiąc. Także teraz, no a teraz jestem od miesiąca emerytem i, i powiem ci szczerze, że mnie gryzie sumienie. Znaczy czuję się dziwnie, że nie muszę iść do pracy, no ale może się przyzwyczaję. Zwłaszcza, że mamy też tu piękne plany na emeryturze. Co to właśnie za plany, bo to no. przyszło mi przed chwilą do głowy? No, no. plany są takie, że kupiliśmy y, busika, wana. I y, przerabiamy go na kampera. Mam już ładną rejestrację personalną. Ewangel to jest moja rejestracja. Ewangel to jest. Ewangel to jest staroangielskie słowo, które oznacza ewangelizatora albo Ewangelię. Także. I plan jest taki, żeby zwiedzać Amerykę. Teraz jeździć w te wszystkie miejsca, w których już byłem ciężarówką, a nigdy nie było czasu, żeby się zatrzymać, zobaczyć, pooglądać. My byliśmy na wakacjach amerykańskich parę razy samochodem osobowym, a nawet w tamtym roku byłem też już tym busem na, na Alasce, ale to było mało czasu, bo urlop jest krótki, trzeba wracać szybko. A teraz chcę y, spokojnie pozwiedzać Amerykę, bo. No, każde piękno jest odbiciem piękna Pana Boga, a, a Stany Zjednoczone są naprawdę pięknym krajem turystycznie. Nie wszyscy kojarzą Amerykę z tym, no, ale tam są przepiękne parki narodowe i, i mam nadzieję, że jak Bóg da zdrowie, to przez następne parę lat będziemy zwiedzać Amerykę, będę robił filmy na ten temat i też będzie okazja ewangelizowania przy okazji Piękne. podróżowania. Mhm. Ameryce. Nawet, nawet jest taki pomysł yy, z naszą telewizją WTN, żebyśmy, żeby, żebyśmy się łączyli ze sobą przez satelitarne łącza. Może z wami się też coś takiego uda zrobić, no jakieś, jakieś rozmowy z parków narodowych, z podróży po Ameryce i będzie można zrobić jakieś rozmowy przez to ocean. To bardzo fajnie. Wiesz, ja miałem okazję być w Stanach Zjednoczonych raz w 2018 roku na wschodnim wybrzeżu, dokładnie w okolicach Filadelfii. I pamiętam, że jak jechałem z taką moją znajomą właśnie z, Fil z Filadelfii do takiej miejscowości, no, oddalonej gdzieś o godzinę od Filadelfii, i tam były wiesz takie wzgórza, drzewa, wszystko wiadomo trochę jak na filmie. I wtedy pamiętam, że zrodziła się we mnie taka nadzieja, że, że, że może w niebie będzie trochę tak jak w Ameryce, bo bardzo mi się to po prostu wszystko podobało. A potem ta znajoma ulokowała mnie właśnie wiesz co na noc w pokoju swojego synka to się czułem jakbym był w bajce to historii <grym> było mi tam <grym> bardzo dobrze bardzo dobrze A wiesz Piotr bo jeszcze jesteś znany też z tego, że dużo pościsz. W sumie, w sumie to są takie obrazy, które ja względem Twojej osoby nosiłem w pamięci, bo gdzieś tam w gościu niedzielnym czy coś, jakiś pamiętam, że, pamiętam, że, że się pojawiłeś jako człowiek, który, który dużo pości. Jaka historia jest związana o, no, z historia, poszczeniem? Historia postów się zaczęła właśnie od urodzin Wiktorii. Jak Wiktoria się urodziła, to wtedy obiecałem Matce Bożej, że będę pościł, z tym, że no, na początku to był post od jedzenia, natomiast piłem im, im, im gęstsze i słodsze, tym, tym lepiej. Tym lepiej. Mhm. Ten post potem ewoluował, bo właśnie taki, wydaje mi się, że najpiękniejsza symbolika to jest post do chlebie i wodzie. Przez to, że chleb właśnie jest symbolem Pana Jezusa, ma, ma, ma symbolikę eucharystyczną. No, jeżeli będziemy pościć pijąc tam jakieś słodkości, to też to nie jest za bardzo postne. Jednak ta woda też jest, yy, też jest symbolem życia, symbolem chrztu świętego, więc, więc chlebie i wodzie to wyewoluowało, że teraz w postne dni jest tylko chlebi wody. Ile jest tych postnych dni? No, na początku był właśnie piątek. Potem, potem dołożyłem wtorek, bo piątek był. Piątek był za moją córkę, no ale mam jeszcze syna i całą rodzinę, więc dołożyłem sobie drugą intencję. Yy, yy, I mówi o tym mojej mamie. A mama mówi, ale dlaczego wtorek, a nie środę? A ja mówię, dlaczego środę? Mówi, zawsze tradycyjnie się pościło w środę i w piątki. Twoja babcia mówi, moja mama, o chlebie i wodzie, w środę i w piątki całe życie. No to zmieniłem wtorek na środę, ale mi się taki kulawy tydzień zrobił. Tu środa, piątek, a potem. Więc dołożyłem sobie poniedziałek jeszcze, bo też tych intencji było, było więcej. Potem było wydarzenie w polityce amerykańskiej, mianowicie yy, prezydent, przyszły prezydent, a wcześniej senator Obama był kandydatem prezydenckim. To był najbardziej proaborcyjny polityk w historii Stanów Zjednoczonych. To był polityk, który głosował nawet przeciwko ratowaniu dzieci które przeżyły nieudaną aborcję. To znaczy, jeżeli jest późna aborcja, dziecko się urodzi i żyje, to on głosował za tym, żeby takie dziecko po prostu dobić. No, inaczej tego się nie da nazwać. E, mnie to tak dotknęło, że wtedy się zacząłem modlić. Obiecałem Panu Bogu, że jak Obama się nawróci, to ja będę pościł o chlebie i wodzie do końca życia. Potem sobie Pomyślałem, że to taka obietnica, no, trochę tak hipokryzji z mojej strony, bo nikt nie wierzy, że on się nawróci. I, to, I mówię, to trzeba zrobić odwrotnie to trzeba zacząć pościć tej intencji, że będę pościł o chlebie i wodzie, żeby się Obama nawrócił. Był taki okres czasu, że po prostu pościłem o chlebie i wodzie 7 dni w tygodniu. Potem miałem rozmowę z mądrym księdzem który mi powiedział, że no, Bogu nie jest miły żaden post, który nie jest dobry dla zdrowia. A poza tym mówi, no każda niedziela jest z, niedzielą zmartwychwstania pańskiego. Każda uroczystość liturgiczna w kościele jest wielkim świętem, więc y, zostałem pouczony, poinstruowany, żeby w, w dni takie jak właśnie, jak niedziela, czy uroczystości liturgiczne, żeby po prostu zawiesić post Wtedy, no i tak teraz jest, że sześć dni w tygodniu o chlebie i wodzie, a w niedzielę jem obiad rodzinny z całą rodziną, wielbiąc pana, dziękując za to, że zmartwychwstał. I, a na dodatek, ponieważ moja żona jest pielęgniarką y, i no była przerażona lekko z medycznego punktu widzenia tym moim postem, to mnie posyła bez przerwy tam na jakieś badania. No a potem oglądając wyniki tych badań, mówi. To jest niemożliwe, mówi. To, to jest niesprawiedliwe. Ty nie możesz mieć takich dobrych wyników. Także, także o ile nie namawiam nikogo, przynajmniej bez zgody kierownika duchowego czy, czy rady spowiednika do jakichś ekstremalnych wyczynów, to myślę, że każdy z nas, przynajmniej w piątego chlebie wodzie, może, może, to, może to ofiarować Panu Bogu. bo bo modlitwą i postem możemy wiele złych duchów pokonać. A? Wiesz co? Ja pamiętam, że my też mamy takie okresy w roku, kiedy pościmy. Jest taki post franciszkański od 1 listopada do Bożego Narodzenia. To Franciszek wymyślił. No i wiadomo, jeszcze wielki post. I pamiętam, że kiedyś chyba w tym poście franciszkańskim też tak sobie powziąłem, że będę właśnie o chlebie i wodzie pościł we wtorki, w piątki, nie? Tylko, że tak się ten mój post skończył, że jak w środę rano zjadłem śniadanie, a potem szliśmy na super wykłady do kapucynów. Prowadził je taki brat Piotr Kwiatek. On jest psychologiem z wykształcenia. Notabene doktorat chyba zdobył z tej psychologii w Filadelfii, studiując. No to wiesz, pierwsze pół godziny tych super wykładów spędzałem w toalecie i po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że mi szkoda tych wykładów i musiałem trochę z, zmniejszyć, zmniejszyć. Nie, ten ale to chwilę schodzi organizmowi, żeby się przyzwyczaił. Ja też miałem zawsze problemy w niedzielę wieczór czy w poniedziałek, bo, no bo organizm przeżywał szok, że, że po sześciu dniach takiej diety nagle jest, jest inna, ale teraz już myślę, że mój organizm jest tak przyzwyczajony, żeby się zdziwił, jakby, jakby ten cykl się zmienił, ale, ale jest też niebezpieczeństwo właśnie takie, że można poszcząc, no można wpaść w różne problemy, w grzech pychy na przykład, pokazywanie jaki to ja jestem wspaniały i święty, o, jak mi tu ładnie aureolka świeci nad głową, jaki to jestem dobry. To jest problem, z którym ja się zmagam. Znaczy zdaję sobie sprawę z tego. Przede wszystkim brakuje mi kierownictwa duchowego. No jest bardzo trudno w dzisiejszych czasach znaleźć kogoś, kto by, kto by prowadził człowieka na tej drodze, żeby właśnie nie popaść w pychę. I drugie niebezpieczeństwo to jest takie, że jak ta niedziela przychodzi, to ja, ja popełniam czegoś obrzastwa że mając gdzieś w podświadomości to, że czeka mnie sześć dni postu, to ja w tą niedzielę zjem zawsze za dużo, a to może jeszcze, to może sobie jeszcze jednego naleśniczka zjem na przykład, bo na następnego będę czekał do następnej niedzieli, czy to może jeszcze dokładkę tego kotlecika na obiad drugiego, choć prawdę mówiąc już go nie potrzebuję, już sobie pojadłem, także, także jest to, nie jest... Yy, są nawet tego typu niebezpieczeństwa związane z tym. No a a intencje, intencje się mi tak rozbudowały tego postu, że się modlę i, i za grzeszników, i za cały Kościół, i za papieża, i, i za dzieci nienarodzone, i za dusze czyśćcowe, za rodzinę, za, za ojczyznę i, i po prostu dopóki Bóg da zdrowie, to nie ma planów przestania, przerwania tego postu, bo bo myślę, że naprawdę Kościół nam Kościół ostatnio nie wymaga od nas postów. Nawet ta wstrzemięźliwość od mięsa to trudno to postem nazwać. Ale ja myślę, że Kościół dlatego to zrobił, że uważa, że my już jesteśmy na tyle dorośli, że my możemy coś ofiarować Panu Bogu z potrzeby serca. Że nie musimy mieć wszystkiego według książki. To rób, tego nie rób. Tak czasem gdzie mówią, a czy mogę iść na zabawę w piątek, na przykład? Ja mówię, no możesz, Kościół nie zabrania tego wprost teraz, ale zastanów się, jak bardzo kochasz Pana Jezusa. Pan Jezus w piątek oddał za nas życie. Czy naprawdę będziesz się mógł bawić na dyskotece łupu, cupu, przy dyskopolo, akurat w ten dzień, w który Pan Jezus oddał za ciebie życie? Że, a co by było, gdyby Ktoś z Twoich bliskich zmarł na przykład, też byś poszedł na dyskotekę, no, no wtedy bym nie poszedł, bo, no bo byłbym, no to może trzeba się zastanowić, czy ja naprawdę kocham pana Jezusa, czy ja, czy ja coś chcę ofiarować panu Jezusowi z potrzeby serca. Nie dlatego, że Kościół mi to nakazuje, tylko dlatego, że, że ja bym chciał coś mu ofiarować, dlatego że go tak bardzo kocham, dlatego że dziękuję mu za to, co on dla mnie zrobił. No wiesz, ciekawe jest to, że mnie na temat postu też otworzyła książka, którą napisali protestanci. Choć jest to mocno zakorzenione w naszej tradycji, to tam jakoś było to tak wiesz, dobrze przedstawione. A wiesz, odnośnie jeszcze to już może ostatnia kwestia, bo jak zajrzałem właśnie na Twoją stronę, to chyba na samej górze, na takiej grafice, która przedstawia Twoją ciężarówkę. Jest właśnie też ten cytat z Fides Edratio, który tutaj dzisiaj przywołałeś, że właśnie wiaro i rozum to są te dwa skrzydła, na których duch ludzki wznosi, wznosi się ku kontemplacji prawdy. I kim jest dla ciebie papież? Czy to jest właśnie ten jeden cytat, który się wszędzie powtarza? Czy jest to postać jakoś bliższa tobie z, z innych względów? Wiesz, papieżem... Ja no tego nie wiem oczywiście, ale ja myślę, że to też dzięki jego modlitwie y, moje życie się odmieniło. Pierwsza pielgrzymka papieża do Krakowa, jak była, no ja mieszkam w Krakowie i wszyscy byli na błoniach. Wszyscy byli na błoniach, ale ja nie byłem. Bo ja miałem wtedy te 20 lat i, i to jest taki okres buntu człowieka. Nie będę robił tego, co wszyscy robią. No, obejrzałem w telewizji i nie, nie poszedłem na błonie. Później papież był między innymi w Kolumbii, w południowej Karolinie. To jest 100 mil od miasta, gdzie ja mieszkam. Tam nie ma katolików, to jest środek tego Bible Belt. Tam prawdopodobnie można było być bardzo blisko papieża. Nie pojechałem, no bo to też nie był jeszcze ten okres mojej głębokiej wiary. I w 2002 roku, jak papież zapowiedział swoją pielgrzymkę do, do Polski... To pomyślałem sobie, to już pewnie ostatnia. To już, to już pewnie ostatni raz papież ma szansę przyjechać do Polski. I specjalnie pojechałem do Polski spotkać się z papieżem. Nie chciało mi się ruszyć tyłka. W, przy pierwszej pielgrzymce, na no ostatnią poleciałem z Ameryki. Byłem na lotnisku, jak papież przyleciał. Zresztą. Też bardzo y, zabawna sytuacja, bo czekamy na przylot papieskiego samolotu, czarne chmury się zbierają na niebie, ludzie otwierają parasole, pierwsze krople zaczynają padać, a ksiądz prowadzący tam, no, śpiewaliśmy, on inicjował pieśni powitalne, mówi, ludzie małej wiary, schowajcie te parasole, pomódlmy się, na pewno nie będzie deszczu. No i ludzie pochowali parasole, jeszcze się parę kropel spadło i nie było deszczu. Potem jak wróciłem do domu, to mama się pyta, czy bardzo zmokliśmy. Ja mówię, nie zmokliśmy, w ogóle nie padało, na lotnisku nie padało. Nie padało? No u nas było oberwanie chmury, mówi, no, parę kilometrów od lotniska. I, i kolejne osiem dni miałem niesamowite przeżycia, bo byłem wszędzie tam, gdzie był papież. Byłem w Bazylice Miłosierdzia Bożego, w środku ktoś mi wejściówkę Dał. Tam tylko osoby zaproszone mogły być w środku. Byłem w Kalwarii Zebrzydowskiej, no po prostu gdzie tylko wyczytałem, że papież będzie, to jeździłem za nim. No przeżyłem niesamowity, niesamowity tydzień I, i to jest taka klamra, która jakby zamyka moją relację z Janem Pawłem II. Nigdy go Nigdy nie byłem na osobistej audiencji. W tej bazylice Świ Miłosierdzia Bożego byłem może 10 metrów od papieża. Byłem w Rzymie na Placu Świętego Piotra w 2000 roku, w 1999 albo w 2000. Widziałem papieża z daleka, ale, ale jakby zawsze odczuwałem jego obecność, I, i, i potem, jak już właśnie na tej mojej drodze nawrócenia, Zawsze starałem się słuchać, co papież mówi i też powiem ci szczerze, zawsze mi irytowało to, że ludzie przerywali mu oklaskami. I ja myślę, że i papież też był czasami tym poirytowany, bo, bo dla ludzi on często był jakąś gwiazdą, jakimś superstar. I te, te owacje to były takie, ja nie wiem, papież czasami mówił, że, że ludzie go bardzo kochają, ale go nie słuchają. I, i, a on naprawdę ma niesamowite rzeczy nam do przekazania, i że warto czasami wrócić do tych, do tych kazań, posłuchać co on mówi do nas, bo, yy, bo to jest naprawdę istotne. To może odmienić nasze życie. I był niesamowicie mądrym człowiekiem i niesamowicie świętym człowiekiem. I, i, i myślę, że dopiero trochę za późno zacząłem doceniać to, kim on był. Tak trochę żałujemy, no ale. Ale też nic na to nie poradzimy, że nasz rozwój duchowy się rozwija w takim tempie, a nie w innym. No. Myślę, że trzeba Panu Bogu dziękować, to, na jakim etapie teraz jesteśmy, a nie żałować tego. Wtedy było inaczej. Jakby ktoś wiedział, że, że nasz biskup krakowski będzie papieżem, no to by się już wtedy za nim chodziło gdzieś. A ja nawet nie byłem bierzmowany przez niego, mimo że u Karmelitów Bosych też usłyszałem w ostatnią, sobotę byłem na mszy, ale już była wieczorna msza z liturgią niedzielną i, i ksiądz mówił o powołaniach kapłańskich. Mówił właśnie o tym, że prawdziwe powołanie możemy rozeznać po tym, że no, musimy mieć potrzebę, musimy mieć możliwości i musi być furtka otwarta, żeby się to mogło wydarzyć. I, i podał przykład Karola Wojtyły, który miał potrzebę powołania, żeby zostać karmelitaninem. I i możliwości też miał. Mówi, że odwiedzał klasztor karmelitów bosych w Krakowie. Miał tam yy, swojego spowiednika. Tylko furtka była zamknięta, bo była wojna, nie było nowicjatu, a kardynał Sapiecha wysłał go do Rzymu. Ja mówi, no chyba nie, chyba nie będziemy żałować, że nie został karmelitańskim bratem, bo, bo dzięki temu jego droga się yy, inaczej potoczyła. Ale to też. Kolejne właśnie, dla mnie to była taka miła wiadomość, że, że kościół, do którego ja chodziłem za dzieciakan co niedzielę nam prześwięto, świętą, gdzie miałem religię, też jest powiązana z Janem Pawłem II, z Karolem Wojtyłą w taki sposób. A te słowa, które są na samej górze Twojej strony są dla Ciebie jakoś wyjątkowo ważne? O wierze i rozumie? Tak, bo właśnie przez to, że tu nie ma żadnej sprzeczności, że nasza wiara jest racjonalna, że to nie jest tak, że my wierzymy w jakieś bajki. W ogóle chrześcijaństwo, postać Pana Jezusa, tym się różni spośród założycieli wszystkich religii na świecie. Tylko jeden był zapowiedziany przez proroctwa. Pan Jezus, są, są dziesiątki proroct w Starym Testamencie, które Pan Jezus wypełni swoją osobą. Żadna inna religia, nawet takie, które były założone przez postaci historyczne, nie były zapowiadane. Są wręcz zaprzeczeniem proroctw, bo święty Paweł mówi, że choćby anioł z nieba przyszedł i głosił wam nową Ewangelię, niech będzie przeklęty, bo innej Ewangelii nie ma. I jeżeli potem się pojawia właśnie jakiś prorok który zakłada inną religię czy jacyś y, odłamy protestantyzmu które też twierdzą że mieli jakieś mistyczne przeżycia czy jakiś y, Anioł Moroni, który jakoś księgę przyniósł z nieba, podobno, i też powstaje nowa, nowa religia para chrześcijańska, tak ją nazwijmy, bo, bo to trudno Mormonów nawet chrześcijanami nazwać, nie, z samej definicji chrześcijaństwa, no to jest to zaprzeczenie słów świętego Pawła. Więc jeżeli święty Paweł miał, jeżeli jest to słowem Bożym, to co święty Paweł mówił, to tamte religie nie mogą być prawdziwe. Natomiast chrześcijaństwo. Doskonale się broni. Mam takiego przyjaciela Marek Piotrowski, bardzo dobry apologeta, którego książki też tu mogę polecić, który zawsze mówi, że on bardzo lubi dyskusje na temat wiary, obojętne czy to są ateiści, czy to są protestanci. Mówi, bo, bo ja nie mogę przegrać. Mówię, ja mam wszystkie argumenty po mojej stronie, bo, bo, bo prawda jest po mojej stronie, więc nie bójmy się tego, używać tego rozumu. Nie, ten. Tu nigdy nie będzie sprzeczności. Jeżeli widzimy jakąkolwiek sprzeczność między naszą wiarą a naszym rozumem, to albo błądzimy rozumowo, albo to nie jest prawdziwa wiara. Jeżeli mamy ortodoksyjne chrześcijaństwo i prawdziwą naukę, to tu nigdy nie będzie sprzeczności, bo nauka bada świat, który Bóg stworzył, czyli nauka po prostu bada Boże stworzenie. To w żaden sposób Bogu nie może zaprzeczać. No, wiesz, we Wrocławiu, zanim przyjechałem tutaj do Harmesz, współpracowałem z taką Amerykanką, bo zajmowałem się tam właśnie duszpasterstwem obcokrajowców po angielsku, i ona mówiła właśnie, że każdy element nauczania Kościoła Katolickiego ma swoje racjonalne wytłumaczenie trzeba tylko poszukać odpowiedzi. No, to jest doskonała sprawa. Zresztą Jan Paweł II miał kiedyś powiedzieć gdzieś, że, że racjonalne myślenie jest uprzywilejowaną drogą nowej ewangelizacji. I to jest naprawdę zobowiązujące. Wiesz, tak intelektualnie, jak człowiek poszukuje, to, to daje, siłę. To, to Zresztu, to daje jest, siłę. to jest dogma naszej wiary, że z samej obserwacji świata Można możemy dojść do tego, do, 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 że, że, że Bóg jest. Tak jest. Tak jest. Piotr, no to dzięki ci z serca za tę rozmowę. To poruszyliśmy tutaj dużo tematów. Dzięki ci też, że tak chciałeś się podzielić tym swoim to doświadczeniem. ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że je przyjąłeś. Zawsze lubię się dzielić. To jest, no, jest to zawsze dość trudne dla mnie przeżycie. Ja teraz łatwiejsze niż dawniej, bo to, bo to już parę razy to świadectwo y, dawałem. Natomiast y, no jeżeli to idzie na chwałę Bożą, no to o to chodzi, żeby, żeby przyciągnąć ludzi do Boga, żeby, bo tylko jedno się liczy w życiu. No. Jedno, kto zyskał cokolwiek, jak, jak zyskał cały świat, a zatracił swoją duszę, mówi nasze Pismo, prawda? Więc, mhm. więc to jest istotne, a teraz mamy, no mamy sytuację kryzysową w pewnym sensie. Wiele ludzi odchodzi do wiary, od wiary i, i warto do tych ludzi dotrzeć i i nie bać się odpowiadać na trudne pytania, nie bać się wytłumaczyć, czym ta wiara jest, dlaczego Msza Święta jest taka ważna. Ja wielokrotnie słyszałem opinię, że ja wierzę w Boga, ale nie wierzę w Kościół. No, to w jakiego Boga wierzysz? To Kościół to nie jest wynalazek yy, ludzki. Kościół to jest oblubienica pana Jezusa, to jest jego ciało. Kościół nam daje Eucharystię. Jeżeli wierzymy w Boga, którego nam objawił pan Jezus. To wierzymy w kościół, nie można nie wierzyć w kościół wierząc w Boga, bo wtedy po prostu ludziom jedno takie powiedzenie bardzo mi się spodobało, że na końcu wszystko się sprowadza do tego, że albo my powiemy Bogu bądź wola twoja, albo Bóg nam powie bądź wola twoja, że grzech Adama i Ewy, to nie jest grzech zjedzenia jabłka, tylko to jest grzech tego, że Adam i Ewa chcieli decydować, co jest dobrem, a co złem. To tym ich skusił szata. Sami będziecie wiedzieć, co jest dobrem. Będziecie jak Bóg. I to jest grzech, który my popełniamy każdego dnia. My sami siebie usprawiedliwiamy, że a, to nie jest nic takiego złe. Co mi Kościół będzie mówił? Dlaczego ja nie mogę mieszkać z moją dziewczyną, skoro się kochamy? No. Dlaczego nie mogę stosować antykoncepcji? Dlaczego in vitro mam? Przecież, przecież dobrą rzeczą jest mieć dzieci. No. Wymyślamy swoje moralne zasady, odrzucając zasady pochodzące od Boga. I dlatego jest takie ważne, żeby tłumaczyć, że te zasady pochodzące od Boga nie są po to, żeby nam zepsuć zabawę. One nie są po to, żeby, żeby nam uprzykrzyć życie. No, Bóg jest naszym konstruktorem. Bóg wie, w jaki sposób my działamy. Jak kupujemy samochód, instrukcja mówi, żeby olej lać do silnika i go wymieniać co parę tysięcy kilometrów, a benzynę lać do, do baku, a my wsypiemy piasek do baku, a, a, a zamiast oleju cukru nasypiemy, ten samochód nie będzie działał. I nam się może wydawać, że cukier jest lepszy od oleju, ale to ciągle nie zmieni faktu, że, że ten silnik nie będzie działał. Jeżeli Bóg nam mówi, postępujcie tak, a nie inaczej, to, to mówi to dla naszego dobra, a nie żeby nam zepsuć zabawę. Więc, więc warto to tłumaczyć, jakie jest racjonal, racjonalne myślenie za tym. A jeżeli coś nie rozumiemy, to też postarajmy się zrozumieć, że my nie musimy wszystkiego zrozumieć, bo my nigdy nie, w pełni nie zrozumiemy Pana Boga. Jednak też takie przykłady bardzo mi się podobają jak ja bym chciał coś mojemu pieskowi wytłumaczyć. Ja mam bardzo mądrego pieska i jak mu coś tłumaczę, to on kiwa głową ze zrozumieniem, merda ogonem, no ale jak ja bym mu chciał wytłumaczyć, czym jest komputer, dlaczego ja piszę coś, w jaki sposób to można przeczytać, no choćby nie wiem, jaki mądry pies był, no nie jest w stanie tego zrozumieć. Więc yy, a intelektualna różnica między psem a mną jest prawdopodobnie dużo mniejsza niż między mną a Panem Bogiem. Mm -hmm. Więc po prostu przyjmijmy na wiarę wszystko to, co Bóg nam mówi, zdając sobie sprawę z naszych ograniczeń, że, że my nigdy nie zrozumiemy ani Bożej miłości, ani Bożej mądrości. I, I po prostu trzeba z pokorą przyjąć, że zgadzam się z tym, co Bóg mówi, a, a czego nie rozumie, to może zrozumie. Jak już spotkam Boga twarzą w twarz, troszkę tej pokory nam się by przydało, bo nam się czasami wydaje, że my jesteśmy mądrzejsi od Pana Boga i byśmy to trochę lepiej zrobili, niż Pan Bóg robi. To no. tak, jak, tak jak z papiestrem, też ktoś się powiedział, że brakuje powołań kapłańskich, ale nie brakuje powołań papieskich, że każdy byłby lepszym papieżem. Prawda? No. To oby do tego spotkania twarzą w twarz Pan Bóg nas wszystkich doprowadził. Bez względu na to, czy wierzymy, czy nie, żeby jednak wszystkich doprowadził. Życzmy tego wszystkim. Niech tak będzie. I niech Matka Boża też o to dba. To dzięki Ci z serca jeszcze raz. Dziękuję bardzo jeszcze i, i mam nadzieję, że jeszcze się nam uda kiedyś spotkać, może i porozmawiać. Najpóźniej w niebie. Najpóźniej w niebie. Może wcześniej przez satelitę z Ameryki na przykład. Tak jest.